Ten rok rozpoczyna się w bardzo optymistycznych nastrojach, wprost przeciwnie do początku minionego roku. Ubiegły rok był bardzo dobry na rynkach światowych i wydaje się, że ciężko będzie choćby z kontrariańskiego punktu widzenia o powtórkę. Co będzie wpływało, to na pewno dalej kondycja gospodarcza, polityka głównych banków centralnych. Już ostatnie wiadomości wskazują na powrót protekcjonizmu. Na rynku krajowym z kolei oczekiwany jest wzrost inwestycji, ale z drugiej strony niestety cały czas presja kosztowa na spółki powinna się utrzymywać, czyli wzrost ceny surowców z jednej strony, a z drugiej strony wzrost kosztów pracowników. Mimo tego wydaje się, że ten rok może doprowadzić do pewnej zmiany, czyli to mniejsze spółki powinny radzić sobie lepiej od dużych spółek, które dały bardzo dobrze zarobić. Także na co stawiać w tym roku, jeżeli chodzi o rynek krajowy, to raczej na wybrane małe i średnie spółki. Cały czas to będzie rynek z jednej strony konsumenta silnego, a z drugiej strony zainteresować się spółkami, które mogą skorzystać na rosnących inwestycjach. No i też trend taki główny to może być oczywiście coraz ostrzejsza polityka monetarna głównych banków centralnych, a to oznacza, że to środowisko będzie niezłe dla banków, dla spółek finansowych, ale nie wszystkich, ponieważ choćby windykatorzy na wzroście kosztu pieniądza powinni tracić. Początek roku jest bardzo optymistyczny i wszyscy spodziewają się dużych wzrostów cen akcji, no to potem przychodzi pewne rozczarowanie, także trzeba być przygotowanym raczej na mniejsze stopy zwrotu niż w roku minionym.